Dzień drugi. Litania do świętego Józefa. Pragnęłabym wszystkich pociągnąć do pobożnej czci tego chwalebnego świętego, wiedząc z długoletniego doświadczenia, jak wielkie dobra on jest mocen wyjednać nam u Boga. Nigdy jeszcze nie spotkałam nikogo, kto by prawdziwe miał do niego nabożeństwo i szczególną mu cześć oddawał, a nie osiągnął coraz większych korzyści w cnocie, bo on w sposób dziwnie skuteczny wspomaga każdą duszę, która się mu poleca. Święta Teresa z Awili. Z pewnością znasz świętego Maksymiliana Kolbego, bohaterskiego zakonnika, który oddał życie za innego więźnia w obozie koncentracyjnym w Auschwitz. Święty Maksymilian był żarliwym apostołem Matki Bożej i propagował akt zawierzenia Maryi. W roku 1917 założył rycerstwo Niepokalanej, ale czy słyszałeś o świętym Józefie Kęteniszu, innym wielkim apostole oddania życia Matce Bożej? W roku 1941 Gestapo aresztowało ojca Kętenicza i uwięziło w Koblencji. Hitlerowcy z jakichś powodów nie zamierzali wywozić go do obozu koncentracyjnego, ale ojciec Kęteniś, żarliwy wyznawca Matki Bożej, zażądał, aby go wysłano do Dachau. Pragnął ofiarować swoje cierpienia, aby wesprzeć w ten sposób ruch szenstacki, który zainicjował w 1914 roku. Założył to maryjne dzieło, ponieważ chciał głosić cnoty Matki Bożej i dzięki oddaniu Maryi przemienić świat. Ojciec Kęteniś spędził w Dachau 3 lata. Metoda zawierzenia Maryi ojca Kęteniśa znana jest jako przymierze miłości. Wierzył on, że przymierze miłości zawarte z Maryją naprawi świat dzięki przeobrażeniu członków ruchu w objawienia Matki Bożej. Oczywiście nie miał na myśli dosłownych objawień. Członkowie ruchu poprzez naśladowanie cnót Maryi mieli stać się jej odbiciem i ukazywać jej obecność w świecie. Kościół i świat potrzebują takich objawień. Kościół i świat potrzebują także objawień świętego Józefa, kobiet i mężczyzn, którzy będą promieniowali cnotami świętego Józefa, zwłaszcza jego wierną miłością męża i ojca. W świecie prześladowanym ideologią gender i zamętem wokół małżeństwa i rodziny, takie objawienia Maryi i świętego Józefa są bardzo potrzebne. Pomóc w tym może zawierzenie świętemu Józefowi i naśladowanie jego cnót. Litania do świętego Józefa przygotuje cię do całkowitego oddania się swojemu ojcu duchowemu i nauczy cię, jak naśladować jego cnoty. Litania pochodzi prawdopodobnie z XVI wieku. Modlili się nią niezliczeni święci. Wersję, którą ty będziesz się modlił, zaaprobował święty papież Pius X w 1909 roku. Dzięki litanii do świętego Józefa poznasz cnoty i cuda swojego ojca duchowego i staniesz się objawieniem świętego Józefa na świecie. Chronię się w twych ramionach, święty Józefie, abyś mógł mnie prowadzić ścieżką cnót. Święty Klemens Maria Hofbauer. Święty Józef jest twoim wzorem umiłowania Jezusa, Maryi i dusz. Wzory należy naśladować. Poprzez naśladowanie cnót świętego Józefa
zaczniesz przypominać swój wzór i wywierać ogromny wpływ na świat. Cnoty świętego Józefa staną się twoimi cnotami. Staniesz się drugim Józefem. Wybitne cnoty świętego Józefa stanowią jego zasługę i staje się on dla nas wzorem. Błogosławiony Wilhelm Józef Chaminade. Święty Józef jest naszym przewodnikiem i wzorem, ponieważ mamy takie samo powołanie jak on. Musimy żyć jego życiem, praktykować jego cnoty i przyjąć jego ducha. Święty Piotr Julian Eymard. Kochajmy Jezusa ponad wszystko. Kochajmy Maryję jako naszą matkę. Ale czy nie moglibyśmy powstrzymać się od kochania Józefa, który był tak blisko zjednoczony z obojgiem, Jezusem i Maryją? I czy możemy go bardziej uczcić, niż naśladując jego cnoty? Co czynił w swoim życiu? Oprócz rozważania, poznawania i wielbienia Jezusa, nawet wśród codziennego trudu. Patrzcie więc, oto nasz wzór, święta Magdalena Zofia Barat. Odmów litanię do świętego Józefa, odmów memorare do świętego Józefa. Memorare do świętego Józefa. Pomnij o najczystsze oblubieńcze błogosławionej dziewicy Maryi, mój najmilszy opiekunie, święty Józefie, że nigdy nie słyszano, aby ktokolwiek, kto ucieka się pod twoją opiekę i błaga o twą pomoc, pozostał bez pociechy. Tą ufnością ożywiony przychodzę do ciebie i z całą gorącością ducha tobie się polecam. Nie odrzucaj mojej modlitwy, przybrany Ojcze Odkupiciela, ale racz ją przyjąć łaskawie i wysłuchać. Amen.